Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mr. Marius, a to jest drugi odcinek z gry Pets Hotel. Oczywiście z prologu, czyli z takiej wersji, powiedzmy sobie, demonstracyjnej. Gra, tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, ukaże się w drugim kwartale 2023 roku. Wczoraj co się działo na poprzednio... No, tak, wczoraj. A nie... To nie było wczoraj. Nie wiem, kiedy ten odcinek wejdzie. Chyba w sobotę wejdzie. Chyba tak. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie, kiedy by nie wszedł, w poprzednim odcinku przyjęliśmy kilka zgłoszeń, jeżeli chodzi o nowych naszych lokatorów. I ci lokatorzy przyjadą chyba dziś. Oczywiście musimy Kto mi tam dzwoni? Halo? Mam wszystkie miejsca pozajmowane. Aha. Niestety nie dam rady. Do usłyszenia. Dobra. Zakończ dzień. Tak, chcę zakończyć dzień. Dzień drugi. Dzisiaj będziemy mieć czterech nowych lokatorów. Będą dwa kotki i dwa pieski. Także o. Załadowało się. Także jest miło, jest przyjemnie. Dobra. Hej ho. Mamy już kwatery przygotowane. Mamy. Halo. Od jutra nie da rady, niestety. Do usłyszenia. O, mamy pierwszego lokatora. O, już tam dalej też. O, wszyscy idą. Wszyscy idą w tym samym momencie. Dobrze, użyj. Przyjmij. Zwierzak oczekuje na przyjęcie. Przyjmij. Okej. Dobrze. Odbierz zwierzaczka. Dziękuję. Alice ma iść do pokoju numer 03. Dobrze. Dobrze. Chodź, Piórek. Chodź, piesek. Ale ty ładny jesteś, no. Jaki ty jesteś ładny, Piórek, no. Tak. No, ja cię pogłaskam, tak? Mogę cię pogłaskać? Tak, mogę cię pogłaskać. O, jaki ty ładny, Piórek, jesteś, no. Jaki grzeczny. Tak, tak, tak. Fajny piesek. Ojej, ojej, ejej. Ale się chce bawić, no. Dobrze, ty tutaj na razie zostań. Dzień dobry pani. Tutaj mamy Sama, tak, piesek. Dobra, przyjmij zwierzaczka. Dobrze. Dziękuję pani. Chodź, Piórek, chodź. Ale ty jesteś duży. Ale ty duży jesteś. Ja lubię takie duże pieski, no. Tak, dobra, odepnij smycz. Super. Dobra, nie mogę cię głaskać, bo tam inni czekają, także ty poczekaj chwilkę. Dobrze, tutaj mamy kogo? Mamy Smokiego. Jest kotek Smoki. Przyjmij zwierzaczka. I mamy dla niego pokój, dwójeczkę. Dobrze, dziękuję. O, psiurki się dogadują już. Dobra, wypuść z nosidełka. Aha. O, wypuść nosidełka. Tak, kotek zostajesz. I tutaj u pana mamy. To jest Sunny. Kotek, przyjmij zwierzaczka. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Miał. Miał. Tak, i Sunny idzie do jedyneczki. Wypuść. Dobrze, dziękuję. O, kidoki. No to co? Który był pierwszy? Ten był pierwszy. Alice była pierwsza, tak. Damy jej pić. Napełni. Okej. Wodę mamy. To sobie śpi. Spokojna jesteś. Dobrze. Czwóreczka. Tutaj mamy Sama, tak? O, Sam taki troszeczkę głodny się robi. Teraz mu damy coś do żarcia. No.
A co byś sam chciał zjeść? Bo ty... Dobra. Sam. Aha. A czy ja mam... Kurde, ja teraz nie pamiętam, który był, który co lubi jeść. To niedobrze bardzo. A jakieś notatki, jakieś coś mam tutaj? Nie, dobra, no to jeszcze kotom pójdę wody dać. Oj, oj, oj. Cześć. Cześć, kiciuś. Wody ci dam. Tam głodny jak na razie jesteś troszkę, to ci się nic nie stanie. Moment, telefon. Halo? No niestety nie mam już miejsc. Dobrze, dziękuję również. Cześć. A, ty głodny jesteś. A co ty masz tutaj? Kłaczek, aha. Dobra. Okej, dobra. Okej, a jeżeli ja mu będę dawał jeść, to mi się pokaże jakaś podpowiedź? Nie pokaże mi się podpowiedź. Kotek, a co ty lubisz? O kurde, nie wiem, co on lubi. To jest bardzo niedobrze, że ja nie wiem, co one lubią. Tego nie mam nigdzie zapisanego. Może na komputerze menedżerskim jest taka informacja. Zarządzanie pracownikami, ustawienia hotelu, statystyki hotelu. Nie, nie mam takich informacji. Kurde. No to ja nie wiem, co ja im mogę dać. Żeby któryś tam nie był uczulony na coś. No oni mi to podawali, ale to nie było wpisywane w system. Kurde. No, sam jest głodny. Alice mniej, ale sam jest głodny. Trzeba mu dać jeść. Dobra, napełni. Karma dla psa z wołowiną. No dobra, spróbujmy. Zjesz? No, dobra, wciąga. Jest okej. Dobra. On zaraz będzie dwójeczkę jeszcze chciał. Alice nie jest głodna. O, tutaj kotek jest głodny. Dobrze, napełni. Karma dla kota. No z łososiem. Tam chyba żaden nie był uczulony na łososia. Dobra, zobaczymy, czy będziesz jadł, czy nie. Ja ci nie będę tam przeszkadzał. A ten też jest głodny. Cześć, kotek. Dobra. No, poszedł jeść. Dobra, wcina. Alice jeszcze nie jest głodna. No, ten jest ok. No, dobra, Smokey, będziesz... Który krzyczy? A, za ogonem sobie biega, dobra. Dobra, Smokey wcina. Dobra, jest ok. Jest ok. Wodę mają wszystkie, tak. Alice, ty żarłoku, wrypałaś wszystko. I dalej jesteś głodna? Co za gadzina, no? Dobra. No okej.
Dobra, telefon dzwoni, trzeba odebrać. Halo? Nie, nie mam miejsca, niestety. Do usłyszenia. Ale tutaj nie mam jak wydzielić dodatkowych pokoi. Tutaj mógłbym... Aha, stąd nawet nie mógłbym za bardzo. Dobrze, zobaczmy, który tam miał mieć dodatkowe... Aha, Alice i kotek Smokey, dobrze. Dobra, ten chyba śpi. Tak, to jest Sally. Dobra, to tamten śpi. Alice, co tutaj? Co się dzieje? Oj, 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 oj. Co ci się dzieje? Co się dzieje? Co, przeżarła się? Temperaturę ma. Albo jest uczulona na tą wołowiną. Dobra, psiurek jest zadowolony. Dobrze, ja jej to zabiorę stąd. Dobra. No to na razie cię nie będę męczyć z tymi pazurkami, polasz sobie. A ty sam co tutaj krzyczysz? Co się dzieje pieskowi? No, pomiziamy się. Tak, pomiziamy. Pomiziamy psiurka, no. Tak, psiurek zadowolony, jak się go pomizia. Pewnie. No, już tam jakaś pchełka gryzie, tak? Dobra. Kiciuś, co ty tutaj mi wyprawiasz, co? Mhm. Dobrze. Chodź. Chodź ty, kotku, mały. Idziemy na cięcie pazurów. Dobra. A, dobra, spacją. Okej. Pięknie. Jest, idealnie. Dobra. Koteczek ma pazurki przycięte. Dobra, ty to stąd byłeś, tak? Tak. Dobrze. Ale co ty tam jeszcze masz z tą łapką? Co? Co masz takie? Dobra, pogłaszcz. Mrrr. Myryryryry. Myryryryry. No, tak. Tak, kotek zadowolony. O, teraz jest git, bo sobie pan pazurki wyczochra. No, ten też Sunny zadowolony się bawi. O, Alice jest taka trochę mało zadowolona. Chodź, psiurek, pójdziemy na spacer. Nie mogę, jestem z psem na spacerze. Dobra, pobiegaj sobie. Dobra. Halo? Nie, nie da rady, niestety. Mam już komplet. O, kurde. A co ty mi tu robisz? Co ty mi tu robisz? Kurde, już mi podkop robił, no. A to gadzina jedna. O, hops. No, jaki zadowolony.
Tylko najgorzej, że tę temperaturę ma, kurde. Będzie dwójka? Tak, była dwójka, dobra. Ale nie tutaj, uciekaj ty stąd. Alice, uciekaj. Dobra, trzeba posprzątać. Kurde, jak ciastko jakieś. Dobra, pogłaszczemy ją sobie jeszcze troszkę. Jak się pomiziała. No tylko, kurde, ciągle ta temperatura. Ona nie może jeść wołowiny. Dobra, biegaj tam sobie. Kotek, za chwilę pójdziemy, jeden i drugi. Siurek, ty też zaraz pójdziesz. Dobra, Alice. Chodź. Chodź, wracamy, bo inne zwierzaki też muszą na dwór. Czekaj, tu byłaś ty tutaj, ty. Chodź. No. Dobrze, ty zostań. To tam już miał taką dwójeczkę zaawansowaną. Cześć, sam, chodź, idziemy teraz. Teraz my, później koty. Najpierw psiury, później koty. No, biegaj. O, jest dwójeczka. Dobra. Od razu uprzątniemy. Kurde, on to by mi przeskoczył przez ten żywopłot. Śladu po nim by nie było. Dobra, chodź. Chodź, dwójeczka zrobiona, to chodź, bo tam jeszcze koty czekają. A nie wiem, gdzie koty mają robić dwójkę. Powinny do kuwety, ale no. No, dobra, ty zostajesz. Ja cię tutaj... A dobra, tam sobie zjedz coś. Kurde, jeszcze telefon znowu. Halo. Nie ma miejsca, dziękuję. Dobra. Aha. Czyli Kiciuś gdzieś dwójeczkę zrobił. Bo już nie jest. Aha, bo to jest kuweta. Aha. Ale kuwety nie trzeba sprzątać. Dobrze, bardzo ładnie. Aha, ten też sobie zrobił dwójeczkę. No dobrze. Jak tam Alice? No tak słabo. Dobra, trzeba jej zamówić jakąś inną karmę. Karma dla psa z kaczką. Karma dla psa z wołowiną. Karma dla psa z kurczakiem. Dobrze, zamówię jedną z kurczakiem, jedną z kaczką. Mhm. Dobra, ja tą z kaczką jej dam. Albo z kurczakiem. Aha, dobra, to z kurczakiem nawet miałem więcej, dobra. Okej, zostawię jej. No biega, ale zadowolona za bardzo to nie jest. Dobra, jedzonko mają. Ten jest wszystko na zielono. Jest wszystko na zielono. Wszystko na zielono. Dobra. Kończymy dzień. Tak jest. Zobaczymy, co się będzie działo rano.
Oczywiście musiałem się oblać i teraz sobie jeszcze przypomniałem, że mam kamerkę tak dziwnie wysoko postawioną po kerbalach. O, dobra. Dobra, biegniemy zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze mi telefon dzwoni. Halo? Niestety nie mam nic wolnego w tym momencie. Dobra, ile tam jeszcze te psiury będą? Aha, dobra, Alice będzie musiała mieć pazurki obcięte, dobra. Co tam u kota? Kota w ogóle nie ma, to musi być w kuwecie. Drugi kot, aha, na dwójkę się pomału szykuje. Alice. Dalej ma temperaturę i pomału na dwójkę. Sam, dobra. Dobra, chodź. Chodź, psiurek. Idziemy na dwójeczkę. No. Idź tam sobie dwójeczkę zrób. Co z nią jest? Żadnych leków jej nie mogę dać. Nic tutaj takiego. Sklepik. Nic takiego nie ma. Kurde, no. Szkoda, że no to jest sugestia dla twórców. No, fajnie by było, żeby te dane gdzieś były zapisywane, że pies jest uczulony na coś. No tak, mam tylko ten tablet, ale nie mam żadnych notatek, nic. Z rozmowy z właścicielem. Dobra, chodź. Bo ten drugi też czeka. O kurde, to nie to, nie ten pokój. No, kurde. Dobra. A za chwilę pójdziemy sobie jeszcze na obcinanie pazurków, ale najpierw tego psiurka, a dobra, to się napij. Dobra, tobie się aż tak bardzo nie chce, dobra. Tak, ty się też napijasz się. Dobra, wyczyścimy jej tą miskę. Może wypite do suchego. Dobra. Jak jest wyczyszczona, to od razu napełnimy wodą. Okej. Napij się tam jeszcze na spokojnie. Ja posprawdzam jak u innych. Też się już woda pomału kończy. A nie, jeszcze jest pół miski, dobra. Jak tam u kota? No, u kota jest jeszcze okej. Tutaj też jest okej, dobra. Aha, tylko Sany pomalutku zaczyna być głodny. Tam usypniemy żarełka. Wciągaj sobie. Aha, ten już też jest głodny. Dobra. Okej. Co tam Alice? Chodź Alice, pójdziemy na obcinanie pazurków. Jesteś? Dobra. No, telefon sobie musi poczekać. Ja i tak nie mam miejsc. Dobra. Super. A nie. Dobra. Okej, no to chodź, idziemy. Chodź, wracamy. Dobrze. No, telefon już nie dzwoni.
Dobra, ten się ładnie bawi. Dobra. Cześć. Cześć, mały gadzie. Dobra, najpierw ci dam jeść. Tylko najpierw ci wyczyścimy tę miskę. Pięknie. Dobra, na pełni. Ty możesz z wołowiną. Tobie nic nie było po tym. Okej. Wszamaj sobie i za chwilę pójdziemy na dwójkę. Co z tą Alice jest, no? Najedzony? To chodź, idziemy. To chodź, idziemy na dwójeczkę. Tylko nie biegaj. Bo jak najedzony, to nie wolno biegać. Wszystkie musicie pod tego kwiatka tutaj robić. No, tak pieski nie powinny biegać po jedzeniu, bo może im się krzywda stać. Ale zadowolony. Jeszcze brakuje tak, żeby się otrzepał. No to jeszcze sobie przeskocz. No. Tak, poczochraj się. Dobra. I chodź, wracamy. Dobra. Kurde, co z tą Alice? A, jeszcze telefon. Halo? Nie, nie ma niestety. Nie ma nic. Kto tam krzyczy? Aha, sam sobie krzyczy. Alice leży, biedna. Aha. Tam jest półka i tam jest kot. A ja zawsze chodziłem, patrzyłem. Nie ma kota, nie ma kota. Chyba w kuwecie. A on tam na tej półce leży. Aha. Dobra. Wszystko wiemy. Okej. No dobrze. Zasadniczo, no to mogę pominąć ten dzień. Już nic się więcej dzisiaj nie wydarzy. I zapomniałem mikrofonu wyciszyć.
Dobrze, zobaczymy jak tam psiury. Koty to sobie zawsze poradzą. Ten wodę, ale pije już. O. Alice bardzo mocno musi na dwójkę. No, biegaj sobie. Aha. Po kogo? Aha, po Saniego. Dobrze, Sani. Dobrze, przekaż zwierzaka. Okej, już biegnę. Czekaj, gdzie jest Sani? Który to jest Sani? Tu jest Sani, dobrze. Chodź, kotek. Tak, włóż go do nosidełka. Dobra. Proszę bardzo. Zadowolony pan? Zadowolony, super. Dziękuję. Dobra, biegnę, bo tam Alice na dworze biega. Alice. Znowu kopiesz. Znowu kopiesz, mały gadzie. Chodź. Chodź, pójdziemy się napić. Pójdziemy się napić, chodź. No, napij się, a później się pójdziemy wykąpać. Dobra, sam chodź. Dobra, biegaj sobie. No tutaj. Dobra, ty tam sobie biegaj. Okej. Przestało to śmierdzieć? No przestało. Nie, nie przestało. Dobra, teraz przestało. Tutaj tę wodę też wylejemy, wyczyścimy. No okej, pięknie. O nie, 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 nie. Ty tego nie jedz już. A ty się już najadł. Dobra, wodę ci też, aha, wodę to w ogóle ci też wyczyścimy tę miskę. Okej, wodę damy świeżą. Jeśli na razie nie chcesz, nie, nie chcesz, dobra. Aha, dobra, bo sam jest na dworze. Dobra, a Alice? Ty wymagasz czyszczenia, dobra, za chwilę. Sam? Dlaczego psiurek mi tutaj chce podkop robić? Zapraszam. Zaraz, nie rozerwę się. Dobra, odepnij smycz. Za chwilę pójdziemy jeszcze wykąpać. Halo? Dla zwierzaczka, dla pieska na jutro. Niestety, nie mam miejsca. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Alice? Chodź, psiurek. Chodź, idziemy się myć. Aha, muszę kupić szampon.
Ojojoj, bo ja szamponu nie mam. Zwykły. Aha, jeszcze nawet mam szczotkę dla kota, dobra. Aha, to są takie nawet do zabawy tutaj. Słuchawka. Dobra. Okej. Umyj psa, zwykły szampon wybierz. Dobra, umyjemy go. Znaczy ją właściwie. Teraz szamponem. Tak, wystarczy polać i już. Dobra, gąbeczka. Tak, w środku głowę też umyjemy. Dobrze. I opłuczemy. Okej. Okej, pięknie. Jaki ładny, czysty pies. Chodź. No, dobra. Ty zostajesz. Dobra. Sam. Chodź. Teraz twoja kolej na mycie. A, idziemy, idziemy. Tu idziemy. Zapraszam psa. No, ale z ciebie jest kawał byczka. Kawał byczka z pióra jest, no. Tak, ty jesteś kawał psa. Dobrze. Tak, szamponem ładnie tutaj polejemy. Tak, z ogonem wszystko łącznie, tak. Gąbeczka. No i jedziemy. Tak, trzeba ładnie psa, tak. Ich pies zadowolony, no. Dobrze. I umyjemy pięknie, tak. Opłuczemy psa. Tak, 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 tak. No. To jeszcze tylko suszenie. No i super. Znaczy ja mogę odebrać, jak mam psa na smyczy? A co to jest? Piesek? Nie, nie mam miejsca na pieska. Dobrze, mogę odebrać z pieskiem na smyczy. Nie ma problemu. Dobra. Dobrze, damy ci żarłoczność. Damy ci świeżą wodę. No. I piesek ma wszystko ładnie zrobione. Tylko sobie zjeść. O, Alice się woda skończyła. Dobrze, nalejemy ci wody. No i dobra. A co tam u kota? Kocisko biedne, głodne. No to damy ci też żarłoczność z łososiem. Jak to dla kota. Tak, ryba. No i git. Dobrze. No to co? Tak naprawdę jest 12. Mamy już robotę zrobioną. No, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subika i dzwoneczek, tak żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, które wpadają na kanał o 10, 14 i 18 każdego jednego dnia. Oczywiście są też inne kanały, jest Mr. Mario's Gaming Live, gdzie wrzucam zapisy ze swoich streamów, czyli transmisji na żywo, które prowadzę na Twitch TV / Mr. Mario's.
Jest kanał główny Mr. Marius, gdzie wrzucam treści nie gamingowe. Są to vlogi, motovlogi, wyjazdy, relacje z wyjazdów, jakieś tam treści DIY i tym podobne rzeczy. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie pod filmem. W opisie macie również link do Mubi, porównywarki ubezpieczeń OC. Jeśli skorzystacie z mojego linku, dostaniecie i oczywiście wykupicie sobie polisę, dostaniecie cashback w wysokości 150 zł, więc może Was taka polisa docelowo, tak jak mnie na przykład na Alfa Romeo 156 1.9 JTD, czyli wiadomo dieselek 115 koni, wyjść na cały rok 307 zł. Git cena. Dobra, sprawdźcie sobie sami, kliknijcie w link na dole. Nie przedłużam, trzymajcie się, do następnego razu.